Powiedz, jeśli nie wiesz. Czy to ma futro? Nie, nie trafiłaś, więc musisz skakać jak żaba i kumkać. Dobrze. Kum, 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 kum. Lepiej niech ktoś już zgadnie, bo zamieni się w małpkę. Czy to pływa? Mhm. Pływa i nie ma futra. Hej, czy to Hipek Bohater z filmu Buchata ekipa na ratunek? Tak! Tada! Och, kocham ten film! Jest to najlepszy na świecie! Pobawmy się! Tak! Tak, tak, tak! Chodźmy! Kobi... Wiesz, ale ja niestety dość słabo pamiętam ten film. Tak, ale go widziałaś, nie? Tak jak wszyscy! Oczywiście wszyscy poza mną. To ja będę odważnym lisem. Mia, ty będziesz dzielnym misiem. A Sophie rozmarzonym smokiem. Możesz być zadziornym bykiem, Tesso. Dobrze. Odegrajmy tę scenę, w której bohaterowie lecą wszyscy razem. Tesso? Zadzior nie lata z puchatą ekipą na początku. Pamiętasz? Ziu! Wrum! O nie, nie pamiętam. Nie widziałam tego filmu. Ale nie mogę im powiedzieć. A może namówię ich na inną zabawę? Słuchajcie! Może lepiej pobawimy się w samoloty? Przecież puchata ekipa umie latać, Tesso. I nie potrzebuje samolotów. No wiem, ale może ktoś z was wybierze się ze mną na przygodę? Przecież bawimy się w film. W porządku. Wybawcie się dalej w film, a Tessa i ja pójdziemy na inną przygodę. Dobra. Puchata ekipa, start! Na razie! Chodźmy! Hej, hej, pobawmy się! Przygoda na nas tam czeka już gdzieś! By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Ruszamy! Hej wy! A co wy robicie na moim lotnisku? Będziemy mieć powietrzną przygodę! Powietrzną przygodę? W moim samolocie? To on jest twój? Wszystko w królestwie jest moje. A wiesz jak tym latać? Latać? Czyż nie każdy król wie jak się tym lata? Wydaje mi się, że nie odpowiedział na pytanie. Przepraszam. Nie całkiem sam sięgam do miejsca pilota. Myślę, że łatwiej będzie, gdy użyjesz schodków, wasza wysokość. No, tak, oczywiście wiedziałem. Tak was sprawdzałem. Nie powinieneś usiąść tutaj, królu? O, nie, 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 nie. Pilot w samolocie zawsze musi być wyższy od innych. To jest w podręczniku pilotów. Na pewno wiesz, jak być pilotem, wasza wysokość? Ha! Jestem królem, ja wiem wszystko! Ale nikt nie wie wszystkiego. Królowie wiedzą. Teraz musimy obrócić samolot. Rampa skierowana jest w dół, a my chcemy w górę. Rampa prowadzi na dół, żeby się rozpędzić, a potem lekko do góry, by wystartować. Czy? Tak, oczywiście. Wiedziałem. Tak was tylko sprawdzałem. No dobrze, ruszajmy. Raz,
2... Ja jestem pilotem, ja nacisnę przycisk. Wow! No, start idealny. Spójrzcie, ptaki chcą się ścigać. Myślę, że one tylko lecą w tę samą stronę. Dobrze wiem, kiedy jest wyścig. I wtedy muszę wygrać. Użyję tylko tego czegoś do prędkości i polecimy szybko jak nigdy. Nie, to są stery, a nie... Uwaga! Nie widać ich. Wygrałem wyścig, wygrałem wyścig. Myślę, że jednak nie. Oczywiście, że nie. Tak was tylko testowałem. No, dosyć tego latania na dzisiaj. Za chwilę wyląduję. A na pewno wie król jak? To nic złego nie wiedzieć. Ja mogę pokazać. Jestem królem. Ja wiem wszystko. Jako pilot i król rozkazuję ci, Tesso, wylądować naszym samolotem na tym pasie lądowym. Proszę. Bez obaw, wasza wysokość. Dam radę. Najpierw musimy wyrównać nasz lot. Potem skierować samolot w stronę pasa. Powoli. Ojej, bądź ostrożna. Powoli. I zaczynamy obniżać nasz lot. Aż dotkniemy ziemi. I... wylądowaliśmy! Juhu, ale fajnie! Tak, wspaniale! Wylądowałem! He? Dziękuję, dziękuję! To była niezwykła przygoda. Myślę, że nie wiesz, jak sterować samolotem, prawda, królu? Co? Jak śmiesz! Nie. Nie wiem. Mogłeś nam powiedzieć. Prawda, ale czułem się... zawstydzony? Znam to uczucie. Też byłam zawstydzona i nie powiedziałam, że nie widziałam tego filmu. Nigdy nie widziałaś puchatej ekipy na ratunek? Jej, myślałem, że wszyscy widzieli ten film. Jak mówiłam, nikt nie wie wszystkiego. I to nic złego. Bez śpiewu inni nie mogą żyć. I każdy kwiat wie, jak na wiosnę lśnić, lecz nigdy wszystkiego to nie wie nikt. Tak, bo wszystkiego nigdy nie wie nikt. Gdy czegoś nie wiesz, nie musisz wstydzić się. Pytaj się i dowiedz się, bo tak najlepiej jest. Nawet jako król mogę pytać też. Wszystkiego uwierz mi, to nie wie nikt. Wszystkiego uwierz mi, to nie wie, nie wie nikt. Tesso, Sophie! W samą porę! Właśnie odgrywamy scenę, w której puchata ekipa ratuje kota Mamrota! Świetnie! Chwila, nie mogę się z wami bawić, ponieważ nie widziałam tego filmu. Co? Nie widziałaś puchatej ekipy na ratunek? Czemu nic nie powiedziałaś? Byłam zbyt zawstydzona. Pokażę ci, jak być zadziornym bykiem. On nie lata, ale gdy zechce, potrafi się zmienić w każdego ptaka. Zaczyna jako zwykły byk. O tak! A potem mówi: byk robi bryk! Jestem kaczką!
kwa, 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 kwa. Nie wiedziałam, że tak dobrze potrafisz udawać kaczkę. Nikt nie wie wszystkiego i to nic złego. Kwa, 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 kwa. Muszę cię lepiej poznać. Szybciej! Jej, ale tu się dziś dużo dzieje. Ichia! Jest farmer Eddie. Szybciej, koniku! I jest... Niedźwiedź? Spokojnie, to miły miś. Ma wizytę u weterynarza. Hej! Chyba u weterynarza. Patataj, patataj, patataj! Pan Pazurek cię potrzebuje, doktorze Sophie. Boli go brzuszek. Za chwilę przyjdę. Hej, to pani weterynarz Ella! Przeprowadziła szczęściarza! Hurra! Szczęściarz wrócił! Wybacz, panie Pazurku, muszę iść do szczęściarza. Zostań tu i nie ruszaj się stąd na krok. Zaraz wracam. O, szczęściarzu, jak dobrze, że wróciłeś. Wszystko dobrze, mały? On bardzo lubi wizyty u lekarza. Badania dobrze mu robią i zawsze dostaje przekąskę. Patataj, patataj. Pani doktor, mój koń musi umyć zęby. Stanę w kolejce za misiem, pazurkiem i jaszczurką. Jaszczurką? Nigdy nie widziałam jaszczurki. A, to jest jaszczurka? Ło, super! Niezwykła! Wow. Witaj, maleńka. Chodź się przywitać, Mija. Nie, dzięki. Ja chyba nie lubię jaszczurek. Dlaczego nie? Są takie miłe. Wygląda na zimną i śliską. Wolę ciepłe i puchate. Nie jest zimna. Śmiało. Dotknij jej. A! Nie! Lepiej chodźmy na przygodę. Teraz. Ale jaką przygodę? Każdą, na której nie ma jaszczurek. Tylko same puchate zwierzaki. Na farmę! Dobrze, ja idę. Tak, ja też. Dobra, ruszamy. Pa! Bawcie się dobrze. Hej, hej, pobawmy się. Przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Chodźmy! Super! Tada! Znalazłam jajko! Znalazłam jajko! Znalazłem! Kanapkę z masłem orzechowym? Kolejne jajko! Kolejne jajko! Kolejna... Trąbka? Piłka nożna? Dobra, mam dość szukania jajek. Pora zająć się krową. Nie. Super, mini krowa. Nie. To jest małe dziecko, cielaczek. O, co robisz, cielaczku? Chowam się. Przecież cię widać. O. Czemu się chowasz? Lekarz nie chce. Masz iść dzisiaj do lekarza? Mhm. I nie lubisz badań? Mhm. Cielaczku, gdzie jesteś? Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. O.
Chyba nie chce do weterynarza. Przecież go nie zna. Doktor przychodzi dziś na farmę specjalnie na pierwsze badanie. Czy to miły doktor? O, ogromnie. Cielaczek się przekona, gdy go pozna. Muszę znaleźć moje maleństwo, nim on tu dotrze. Możemy ci pomóc szukać? O tak, dziękuję. No i w górę. O, cielaczku! O, maleństwo! O, o, o. Cielaczku, pokaż się! Żabka. Słuchajcie! Jest tam! Całe szczęście! Jej! Jak cokolwiek znaleźć w tej kukurydzy? Ja wiem jak! Zaczekajcie! Świetnie! Super! Jeśli zbierzemy dojrzałe kolby kukurydzy, to zobaczymy, gdzie chowa się cielaczek. Dobry pomysł, Eddie! Brum! Powodzenia! Znajdźcie moje maleństwo! Wiem, że się boisz, cielaczku, ale weterynarz jest bardzo miły. Hej! Znam jednego, który jest super miły. Pójdziemy razem? Razem? Aha. Umówimy się na wizytę i zobaczysz, jak będzie miło. Na wizytę? Na wizytę. I pójdziesz tam ze mną? Będę tuż obok ciebie. To jest właśnie poczekalnia, gdzie wszyscy czekają na swoją kolej. Pani doktor pomaga wszystkim. Koniom i kotkom, i jaszczurkom. Jaszczurka! 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 Przepraszam bardzo. Jestem tu weterynarzem. Czy wszystko w porządku? Nie, pani doktor. Tutaj jest jaszczurka, a ja nie lubię jaszczurek. Rozumiem. A znasz jakąś jaszczurkę? No, w sumie... nie. To skąd wiesz, że ich nie lubisz? Nie wolno decydować, że się kogoś nie lubi, jeśli się go nie zna. No. Więc doktora widzisz pierwszy raz, tak jak ty jaszczurkę. Nim zjawi się myśl, że nie lubicie nas, to posłuchajcie tego. Lekarz tylko pomóc wam chce, jaszczurka zalety też ma. Z roślin wszystkie robaki zje, a lekarz o zdrowie jej dba. W słońcu sobie jaszczurko leż, koń zdrowe zęby chce mieć. Silny jest i nie ugryzie cię, i weterynarz też. Nie zakładaj, jaki jest ten ktoś, gdy nic o nim nie wiesz. I chwilę znajdź, by poznać go, a może się polubicie. Dziękuję. Czy teraz spotkasz się z weterynarzem na swoje pierwsze badanie? Mamo, wracamy do domu na moje badanie. Pewnie, że tak. Dziękuję wam za wspaniałą pomoc. Nie ma za co! Żegnajcie, krówki! Pa, pa! Cielaczek ma lekarza, który zawsze mu pomoże. Jestem taka szczęśliwa! Słuchajcie, widzieliście gdzieś tę jaszczurkę? Czekaj... Tak, jest tam! Na huśtawce, obok szczęściarza! Tutaj sobie siedzi! Ciii.
Edi, ta mała jaszczurka próbuje zasnąć. O, śpi dalej, maleńka. O, wcale nie jesteś zimna i śliska, prawda? A teraz jedziemy! Swędzi! W gipsie! Widzę moim tajnym okiem coś zielonego i mokrego. Widzisz Jacka? Maluje zieloną i mokrą farbą. Tak! Teraz ty też co? Widzę moim tajnym okiem coś puszystego i pysznego, ale nie do jedzenia. Widzisz chmurę? W kształcie kawałka szarlotki. Wspaniale, Kobi! A ciasto z chmury jest tak samo dobre, jak to moje z piasku? Pobawisz się z nami w tajne oko, Sophie? Chętnie, ale nie dam rady wejść na górę z tym gipsem na nodze. A, tak. To my zejdziemy. Nie, w porządku. To może kawałek ciasta na poprawę humoru? Dzięki, ale piasek wpadnie mi pod gips, a już i tak mnie swędzi. Lekarz powiedział, że muszę go nosić co najmniej tydzień. Sophie nie jest dziś w humorze. To chyba trudne nie móc się bawić i biegać. Powinniśmy ją rozweselić. Bo od tego są przyjaciele. Musimy zabrać ją na przygodę. Świetny pomysł, Eddy. Od tego na pewno poczuje się lepiej. Chodźmy, Sophie. Wyruszamy na przygodę. Jak ja mam iść na przygodę? Ledwo chodzę. Żaden problem. Podwieziemy cię. Dobrze. Idziesz z nami, Tesso? Nie, dzięki. Zostanę i pomaluję razem z Jackiem. Pa! Dobrze, to ruszamy! Hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Juhu! Świetnie! Witam panią. Mogę przynieść jedno ze słynnych ciastek szefa? Szef Eddy właśnie upiekł nową porcję. Dobrze, poproszę jedno. Zamówienie! Jedno ciastko, proszę! Szef Eddy zawsze gotowy! Ja odpowiadam za polewę. Ziga, diga, dua! Ćwicz dalej! Oć. Wybacz, te ciastka nie są jeszcze gotowe. Najpierw muszą trochę wystygnąć. Potem udekorujemy je. Mia, możesz mi pomóc? Zrobił się tu mały bałagan. Zaraz przyjdę. Polewa jest wszędzie! Sophie, możesz popilnować ciastek, a ja pomogę Ediemu? Pewnie. Pilnowanie ciastek to właśnie to, co mogę robić z nogą w gipsie. Ale swędzi. Ciastka! O, mniam, mniam! O, ciekawe, czy można spróbować. Ciastka, ciastka! Możemy dostać, mamo? Proszę, proszę, proszę! Już, tak lepiej. Noga przestała już swędzieć? Przestała na minutę. Ciastka chyba już ostygły. Polukrujemy je i... Ciastka! One znikły! O nie! Odwróciłam się na sekundę. Gdzie one są? To chyba jakaś tajemnica.
A tajemnicami najlepiej zajmuje się... Detektyw Sophie! Mogę spróbować ją rozwiązać. Dzięki, Mia. Nie ma za co. Ten, kto zabrał ciastka, nie uciekł daleko. Pora na śledztwo! To wygląda na trzy małpki rzucające sobie ciastka. Muszę z nimi pomówić. Ale nie mogę tam iść, bo mam nogę w gipsie. Spokojnie! Dzielny Eddie zawsze chętnie pomoże! He? Ale jak? Tada! Zapraszamy! Dzięki, Eddie! Co one robią? To chyba jakaś bitwa. Sprawdźmy to! Dobrze, małpki! Przestańcie się wygłupiać! Słyszałam, co mówiłyście w piekarni. Pomyślałyście, że ciastek można próbować, tak? Tak, tak! I zabrałyście je, jakby były za darmo. No, a co macie za plecami? Woreczki, ćwiczymy żonglowanie. Nie idzie nam za dobrze. Spokojnie, jeszcze trochę poćwiczycie i wam wyjdzie. Dobrze! Hurra! Świetnie! Ale zabawa, detektywie Sophie. Prawda, ale to koniec żartów. Mamy tajemnicę do rozwikłania. Jeśli małpki nie wzięły ciastek, to gdzie one mogą być? Aha! Pamiętam też małe króliczki pytające mamę, czy kupi im te ciastka. Może zabrały je, jak nie patrzyła. Do króliczków! Naprawdę myślisz, że króliczki je zabrały, detektywie? Oby nie, ale muszę spytać. Och, witam, detektywie. W czym mogę pomóc? Pani królik, obawiam się, że króliczki mogły zabrać ciastka szefa Ediego bez płacenia. Dostaniemy brokuły i ciastka? To są ciastka brokułowe? Ciastka brokułowe, ciastka brokułowe, ciastka brokułowe! Ojc, przepraszam, pani królik. Rozumiem. Nawet dobry detektyw może się czasem pomylić. Ciastka brokułowe, tak! No dobrze. Wracajmy na miejsce przestępstwa. Potrzeba nam więcej śladów. Możemy ci pomóc, Sophie. Gdy przyjaciel ma kłopoty, widać, że coś gryzie go. Jedno możesz zawsze zrobić, pomocną podać dłoń. On czeka już, a więc pomóż mu. Czasem, żeby coś wykonać, trzeba wpaść na jakiś ślad. A najlepszy twój przyjaciel nie wie sam, czy radę da. On czeka już, a więc pomóż mu. Czasem nie wiadomo nic, czemu ktoś bardzo smuci się. Pomyśl, czy tak czasem masz i poczuj, to empatia jest. Empatia? Empatia to zrozumienie uczuć innych. Ktoś czeka już, a więc pomóż mu. Ktoś czeka już, a więc pomóż mu. Hej, Sophie! Kobi, ty zabrałeś ciastka? Tak, żeby je polukrować. No i co myślisz? O, chyba mogłem komuś powiedzieć. W porządku, szukanie ich okazało się dobrą zabawą. I tajemnica rozwiązana. Są gotowe? W samą porę mamy klientów. Ciastka! Pyszne ciastka już podaję. Ciastka! Masz ciastka, mały. Ciastka, dla ciebie też, mama. Oj, nie mogę. O, jakie dobre! Cóż, może jedno. Proszę bardzo! To było super! Sophie, wróciłaś! Czujesz się już lepiej? W
Wspaniale! Myślałam, że z tym gipsem nie da się bawić, ale się bawiłam dzięki przyjaciołom. Chyba mam pomysł. Udekorujmy gips Sofii. Tak! Może naklejkami. To może jedną tutaj. Pięknie! Ja chcę gwiazda. Tylko po kolei. Błyskawica! Łaskocze! Super! O, pięknie! Cudownie! Teraz nigdy nie będę chciała go zdjąć. No, może nie nigdy. O, Sofii! Przesyłka specjalna. Juhu, to 7! Ha, tak, to 8! Choć jest upał, pobije rekord! Ha, Tessa znowu trafiła! Ding, ding, czas minął! 9 z rzędu, nowy rekord rzucania woreczkami! Jaką tym razem dostanę nagrodę? Wygrałaś już odznakę szeryfa za długie skakanie bez zmęczenia i magiczną różdżkę magika, bo podałaś najwięcej zwierząt na literę M. Może gumowa kaczka? Nagroda to nagroda, a ja ją uwielbiam! Super! Dzięki, Eddie! Nie, nie ty! Ten samolot w górze! Znaczy, też jesteś super, ale tak super byłoby polecieć samolotem! Super, gdyby było chłodniej. Znaczy, jest upał, więc chłód byłby super. Mnie też jest gorąco. Od tego wygrywania. Może wybierzemy się do krainy śniegu? To wspaniały pomysł. Tam zawsze jest chłodno. Myślisz, że mają tam nagrody do wygrania? Przekonamy się. Jej! Pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Juhu! chłodno. Może ten pingwin wie, gdzie odbywają się tu konkursy. Przepraszam, uwielbiam nagrody. Ona bardzo, bardzo lubi nagrody. Jestem ciekawa, czy odbywają się tu jakieś konkursy. Masz szczęście! Po południu odbędą się super spektakularne zawody w jeździe na łyżwach. A nagrody są wyjątkowe. Kocham jazdę na łyżwach. Muszę się zapisać. Świetnie, wszyscy tam idą. O, witam, hej! A pan idzie? Na lodowiec? Nie. Zdobywanie nagród jest miłe, ale najważniejsze jest nasze jajo. Muszę je ogrzewać, póki się nie wykluje. O, w środku jest dzidziuś. A gdzie mama? O, poszła na targ rybny. Targ rybny? To taka pingwinia wersja sklepu. Już niedługo wróci. Ojej, ojej! Proszę, wracaj szybko, mamo pingwinka. Im szybciej, tym lepiej. Znamy kogoś, kto jej pomoże wrócić naprawdę szybko. Znamy? Zaraz wracam. O, nie mogę się doczekać konkursu łyżwiarzy. Wykonam wszystkie figury w stylu Tessy. Hej, to pilot Eddie. Rozumiem! Eddie i Mia znajdą mamę i podrzucą ją do domu na narodziny pingwinka! Musi pan lecieć z nami, pokazać nam, jak wygląda! Oczywiście! Ale chwila, nie mogę! Muszę ogrzewać nasze jajo. Jeśli je zabiorę, to może pęknąć. Pan musi pójść! Jak inaczej znajdziemy pana żonę?
No racja, my, pingwiny, wszystkie wyglądamy tak samo, prawda? Chyba, że ty zostaniesz i ogrzejesz jajo. Ale mój konkurs, ja... Z przyjemnością. Och, dziękuję. Jesteś wspaniała. Wow. Spokojnie, delikatnie. Wow. Tak jest, świetnie. Uf. Pośpieszcie się. Wrócimy, zanim zdążysz powiedzieć super spektakl, Luka. No wiesz, to o łyżwach. Dobra, pa. Wow. Szkoda, że nikt inny się nie zgłosił. Wow, więc to tak wygląda latanie. Jesteś ptakiem. Nigdy dotąd nie latałeś? Nie w powietrzu. My, pingwiny, latamy pod wodą. Tam! Widzę ją! To ona! Kochanie! Lecimy! Cześć, skarbie! Brrr. Gdzie oni są? O nie! Mały, czy to ty? Wszystko u ciebie dobrze? Dobry pingwinek. Wiesz, co robię, jak czegoś chcę, ale muszę czekać? Myślę o czymś innym. Na przykład o ulubionych bajkach. Znasz może historię o Złotowłosej i Trzech Misiach? Zapewne nie, bo jeszcze się nie wyklułeś z jaja. Dobra, więc to było tak. Widzę Tessę! A pingwinka? Nie, małego nie. Tessa i jajo są po drugiej stronie wzgórza. O, możemy się zatrzymać? Po co? Już prawie jesteśmy. Pingwinia sprawa. A, mówi Złotowłosa. Krzesło jest bardzo dobre. Aż tu nagle... O nie, błagam! Nie wykluwaj się! Jeszcze krótką chwilkę. Jestem pewna, że mama i tata będą tu bardzo, bardzo niedługo. Czekaj, maleńki, nie śpiesz się. O cierpliwości ta kołysanka jest. Jeśli czegoś chcesz, lecz nie możesz mieć, wtedy czekać nie jest łatwo, dobrze wiem. Mama oraz tata bardzo śpieszą się. W jaju czekaj więc, bardzo proszę cię. Wtedy wszystko tak dobrze skończy się. I to koniec jest kołysanki tej. Zaraz zostanę mamą! A ja zostanę tatą! Juhu! No a ja zjadę z tego wzgórza! Juhu! Juhu! Hej, Tessu! Tu jesteście! Jak tam moje maleństwo? Chyba gotowe! Tak się cieszę, że zdążyliśmy na czas! O! Musisz szybko dotrzeć na super spektakularne zawody w jeździe na łyżwach! Racja! To idę! Ui! Uwaga! O! Zaczęło się! O, spójrz! Jaki hej, maleństwo! Cudownie! Mama! O, jest przepiękna! Nie wiem, jak mam wam dziękować. Obecność przy narodzinach to najlepszy prezent dla mamy pingwina. O, Tesso, tak mi przykro, że nie zdążyłaś na konkurs. Rozdawali naprawdę świetne nagrody. W porządku. Zdobywanie nagród jest fajne, ale pomaganie innym także jest całkiem miłe. Juhu, jestem ciocią! Czy kimś tam? Juhu! Juhu! Hej, dołączcie!
się do nas! Zaraz zaczynamy wielki wyścig na jednej nodze! Dobra, ale ja będę komentować. Jest za gorąco na skakanie. Nie dla mnie! Chodźmy! Mam mikrofon. Na miejsca, gotowi, start! Jeden zawodnik się przewrócił. Chodź, Gobi, pomogę ci. A wyścig wygrał Edi. Tesso, przecież mogłaś wygrać. Wygrywanie jest bardzo fajne, ale pomoc innym ważniejsza. Tak! Dziękuję. Nie ma za co. Już wiem! Co lubi szczęściarz? Pobawmy się w Berka! Nie ja! Ja! Jesteś Berkiem, Sophie! Zaraz was złapię! A, ale nie mnie! Berek! Wow. Jesteś Berkiem, Edi! Szykujcie się na najlepszego Berka na świecie! Berek! 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 Ha, ha! Hej, jak to my wszyscy? Tylko wszyscy dacie radę mnie złapać! Prawie się miałem! Hej, słuchajcie! Szczęściarz ma urodziny! Urodziny? Super! Wow. Hurra! Juhu! O, chodźmy złożyć mu życzenia! Gdzie on jest? Słodziak! Raz... Dwa, trzy... Wszystkiego najlepszego! Szczęściarz jest wyjątkowy i musi mieć wyjątkowe urodziny. No jasne! Właśnie! Zdecydowanie! Powinniśmy mu urządzić przyjęcie na lodzie w stylu Tessy! Albo imprezę w dżungli! Będziemy skakać po drzewach jak małpki! Zróbmy bal przebierańców. Szczęściarz tak rzadko się przebiera. Nie wiem, czy on lubi jazdę na łyżwach. Albo dżunglę. Albo stroje. Oczywiście, że tak. Spodoba mu się. Nie tak bardzo jak zabawa na lodzie. Dżungla jest jego wymarzonym miejscem. Cóż, nie urządzimy mu wszystkiego naraz. To co wybieramy? Dżungla! Łyżwy! Stroje! Już wiem! A może wybierzecie się na przygodę i wypróbujecie wasze pomysły? Wtedy zadecydujecie, który będzie najlepszy dla szczęściarza. Dobry pomysł, Kobi. A my zostaniemy i udekorujemy ogród. Dobrze! Powodzenia! Do zobaczenia! Hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Jej! Juhu! Ale to jest świetne przyjęcie. Whee! Obrót, skok! Łyżwy i urodziny pasują do siebie jak pies do kości. Hej, Tesso, to jest fajna zabawa. Tak, jest fajna. Na dwóch nogach. A szczęściarz ma ich cztery. Tak, więc będzie się bawił nawet lepiej. Pokażę wam. Widzicie? Jazda na łyżwach na czterech nogach jest bardzo łatwa. Tesso, jesteś cała? Cała. Ale jazda na czterech nogach nie jest wcale taka łatwa. Nawet na dwóch nie jest łatwo. A przecież szczęściarz woli spać niż stać.
Ten lód jest taki zimny. Tak, a szczęściarz wcale nie lubi zimna. Ale ja lubię imprezy na lodzie. Właśnie, ale co lubi szczęściarz? Jestem pewien, że spodoba mu się impreza w dżungli. Szybko, pokażę wam! Juhu! Prawda, że świetnie? Ui, niezła zabawa, Eddie! Lepsze niż beczka pełna małpek! Hej, chwila! Szczęściarz ma za dużo nóg na łyżwy, ale także za mało rąk do huśtania! Właśnie! On przecież wcale nie ma rąk! O! Tak! Racja! Do tego raczej przydają się! Ręce! Wybacz, Eddie. Dżungla też nie jest miejscem na przyjęcie dla pieska. Ale ja tak lubię przyjęcia w dżungli. Wiem, ale co lubi szczęściarz? Na pewno spodoba mu się bal przebierańców. Zobaczycie! Chodźmy! O, spójrzcie na to! Ten bal wygląda przepysznie! Cieszę się, że poprosiliście o pomoc! Dziękuję ci, kochana! Widzisz? Możemy przebrać szczęściarza w strój z czekolady. Ale to łaskocze! I jeszcze kokardki. Proszę. Dziękuję. I kilka czekoladek dla mnie. Jeszcze kilka tutaj. Wspaniale. O, muszę to zobaczyć. Proszę, obróć się. O, wyglądasz przepysznie. O, dziękuję. Ja kocham, kocham, kocham czekoladę. Miam. Nie mogę się doczekać, aż przebierzemy szczęściarza. Ale Mia, psy chyba nie powinny jeść czekolady. A szczęściarz na pewno jej spróbuje. Bo on je wszystko. Ostatnio próbował zjeść różowe tutu, które mu dałaś. Wybacz, Mia. Bal przebierańców też się nie uda. Ale ja tam lubię się przebierać. A ja lubię imprezy na lodzie. A ja przyjęcia w dżungli. Chwila. Ale co lubi szczęściarz? Chyba zapomnieliśmy, dla kogo ma być to przyjęcie, co? Gdy planujesz niespodziankę, żeby ktoś ucieszył się, pomyśl wtedy, jaki byłby ulubiony jego dzień. To być może całkiem inna rzecz niż to, co sobie śnisz. Więc pomyśl o tym, czego chce, a nie co lubisz ty. Pomyśl o innym, spytaj, czego chcą, i już wiesz, co z niespodzianką twą. Pomyśl o innych, wtedy wszystko uda się i każdy będzie mieć udany bardzo dzień. Pomyśl o innych. Musimy zrobić przyjęcie, jakiego chce szczęściarz. Czyli co takiego? Musimy się dowiedzieć! Tak! Chodźmy! Do szczęściarza! Uh-huh! Ja kocham, kocham, kocham czekoladę! Juhu! Ale zabawa! Już jesteście? No, i jakie przyjęcie zrobimy dla szczęściarza? Na lodzie? W dżungli? Czy bal? Nie! He? To są przyjęcia, które lubimy my. A szczęściarz musi mieć takie, jakie on lubi. Dobry pomysł! Znajdźmy go i dowiedzmy się, co to ma być! Szczęściarz uwielbia spać w cieniu. A także lubi drzemki na słońcu.
On chyba po prostu lubi spać. I głaskanie po brzuchu. To może zróbmy przyjęcie śpiąca drapiące po brzuchu. Dobry pomysł, Sofii! Jest prawie idealny. Prawie? No, bo co to za urodziny, kiedy nie ma na nich tortu? Szczęściarz nie może jeść słodyczy. Ale taki tort może! Wow! Urodzinowy tort z psich przekąsek! Piękny! Wow! Tak! Super pomysł, Kobi! Podoba mu się! O, czuję, że jestem szczęśliwa! Wszystkiego najlepszego! Dobrze, Eddie. Zasady brzmią. Uderzam piłkę do ciebie. Bez zasad swędzi. Tylko raz się odbija i ty uderzasz do mnie. Jasne? Jasne. Zaczynamy. Oto gra w dwa kwadraty w stylu Tessy. Ha! Hej! Ha! Widzieliście to? Ale było wysoko! Eddie, zasady mówią, że piłka ma trafić w kwadrat. Musisz zejść, teraz Kobi. Patrz na to, Kobi! Ha! Oho! Eddie, teraz nie twoja kolej! Ale to fajna zabawa! Wiem, ale my teraz gramy i takie są zasady! Widzisz, co się dzieje, kiedy grasz po swojemu? Wybacz, piesku. Gramy jeszcze raz! Śmiało! Zwierzęta w dżungli na pewno nie mają zasad. Hej, Sofii! Może wybierzesz się ze mną do dżungli? Dobrze. A co chciałbyś tam robić? Możemy tam robić to, co tylko chcemy! Chodźmy! No dobrze. Pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Chodźmy! Mnóstwo małpek prowadzi auta! Myślę, że powinny jechać po swojej stronie drogi. Nie muszą, jeśli nie mają na to ochoty, bo to dżungla! Z drogi! Obiad! Te auta są takie super! Śmiało, możesz się przejechać! Chodźmy, Sofii! Przejedźmy się! Ha, to na pewno w porządku? To jest dżungla, Sofii! Dobrze. Jedźmy. Tak! Woohoo! To niesamowite! Spójrz! Je, czyta i jeszcze jedzie na desce! Dżungla jest wspaniała! Nie jestem pewna, czy powinna to wszystko robić naraz. Czemu nie? Co może się stać? O! Witajcie! Jestem małpka Meg. Cześć! Jestem Eddie, a to jest Sofii. Hej! Świetnie! Chcecie się ze mną pobawić? Tak! Hej, znam tu fajne miejsce. O, spodoba wam się. Chodźcie, no już szybciej. Naprzód, Sofii. No, ale co z autem?
zatem. Nie przejmuj się, zostaw! Chodźcie, szybciej! Ojej. Wow, Narodowy Plac Zabaw! Chciał powiedzieć naturalny. To też! Szybko, na zjeżdżalnię! To wy nie ślizgacie się w dół? Nie, to dla hipopotamów. My, małpki, nigdy nie przestrzegamy zasad. Ja też nie! Nigdy nie prze... Może hipopotamy mają jakiś ważny powód? Wskakuj tu, Eddie! Zmieścimy się we dwójkę! Wygląda fajnie! No, wskakuj! Nie mówiłam? To super zabawa, prawda? Hej, ale ten znak mówi, że tylko jedna osoba może się huśtać. Spokojnie, nic się nam nie stanie. Ale fajnie! Ale fajnie! Tak, ale spadło ptasie gniazdo. Och, tak. Nie widziałam. Jajka są całe? Tak, na szczęście. Dobrze, odłóżmy je. I widzisz? Takie huśtanie jest bezpieczne. No chyba nie całkiem. Oho, ten wielki słoń robi najfajniejszą fontannę w całej dżungli. Pewnie dlatego jest taka kolejka. Kolejki są dla słoni. Małpki nie muszą wcale stać w kolejkach. Przepraszam, przejście, przepuśćcie mnie. Przepraszam, na bok. Meg, wypchnęłaś się przed tego słonika. Wybacz, maleńki. On przez ciebie płacze. Naprawdę? Ojcz, wybacz, chciało mi się pić. Zasady wychowania mówią, że powinnaś zaczekać. Ale ty nie lubisz zasad, tak? Myślę, że może czasami lubię. Hej, chodźmy! Pokażę wam naprawdę fajne miejsce! Ale będzie naprawdę fajnie! Chodźmy! Hej, za mną! Zaraz zerwę jabłko z tego drzewa. Ha! Nieźle! Wiem, że nie lubisz zasad, ale nie powinieneś się tu wspinać. Na pewno jest powód, dla którego nie można tam wchodzić. No wiem, ale... Pośpiesz się, Eddie! Te jabłka są przepyszne! Jabłka są przepyszne, Sophie! Największe są na czubku! O, wszystko mnie swędzi! Czemu to tak swędzi? Mnie też! Myślę, że te rośliny to są pokrzywy. Pokrzywy? Nie powinniśmy tu wchodzić, małpko Meg! Zasady są ustalone nie bez powodu! Spędzi! Zawsze stosuj zasady, bezpiecznie z nimi jest. Jeśli nie wiesz, jak zrobić coś, zastosuj wtedy je. Zawsze stosuj zasady, pomogą w życiu ci. Choć czasem to jest trudne dość, lecz warto, uwierz mi. Zawsze bądź uważny, rób co na znakach jest. Zjeżdżaj widząc taki znak, w kolejce czekaj też. Pomysł na zabawę masz, a ktoś postawił płot. Zasadę szanuj i nie wchodź tam, bo źle się skończy to. Zawsze stosuj zasady, pomogą w życiu ci.
choć czasem to jest trudne dość, lecz warto, uwierz mi. A tak! Lecz warto, uwierz mi. Juhu! Zasady są super! Tesso! Odważny Eddie zgłasza się do zabawy! I obiecuje, tym razem zgodnie z zasadami. Jest kolejka, Eddie! O, wybacz, tylko przechodzę. Jestem za Sophie, tak? Tak. Słuchajcie, a może nowa zasada? Jeśli ktoś nie gra, to musi bardzo głośno dopingować. Juhu! Yeah! Tak! No co? Nie podoba wam się zasada? Raczej podoba się. No dobrze, brzmi nieźle. Zgoda, bawmy się! Juhu! Tak, łap Mia! Tak, Tesso, dobrze! Brawo, Mia! Tak! Jak stare zmienić w nowe? A to tutaj. Co robisz, Kobi? Robię nowe rzeczy z tych starych. Witajcie, ziemianie! Tak samo jak Tessa i Mia robią nowy kostium kosmity ze starych pudełek. Co to za Tessa i Mia, o których mówisz? Spójrz na to, druga głowo. To taki śmieszny przedmiot. Tak, masz rację, druga głowo. I dzielny Eddie rzuca... Ha! Publiczność szaleje! Tak! Juhu! To nie jest śmieć, Eddie. To można przetworzyć. Firma recyklingowa zabierze to i zrobi z tego nową puszkę, albo część do roweru, albo nawet samolotu! Dla mnie wygląda jak śmieć. To brzmi jak ciężarówka recyklingu! Wow! Chciałbym kiedyś taką pokierować. A ty nie? Zigadigadu! To świetny pomysł. Jaki? Wybierzmy się na przygodę o recyklingu. Będzie tam ciężarówka. I moglibyśmy zbierać różne rzeczy do przetworzenia. Tak, ale ja będę kierował. Dostaniesz najlepszą ciężarówkę. Ze światłami i głośną syreną i wielką otwieraną ładownią! Dobra, dobra. To chodźmy już! Hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. By dobrze bawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Więc hop, przygoda czeka, wyruszaj śmiało tam. Tak blisko lub daleko, gdzie czeka przygód świat. Więc hej, hej, pobawmy się, przygoda na nas tam czeka już gdzieś. Gdy zechcesz pobawić się, używaj wyobraźni. Możesz być tym, kim chcesz i świat wymyślaj własny. Hej, hej, pobawmy się, przygoda nasza tu czeka już gdzieś. Chodźmy! Tak! Wow! Ale ciężarówka! Niesamowita! Ruszamy! Zapnij basy! Jej, ktoś nosił wiele imprezowych czapek. Albo wiele osób nosiło po jednej. Tak, to ma większy sens. Teraz z tych starych czapek powstaną całkiem nowe czapki.
dzielny Eddie jest gotów do drogi. Chodźmy, Kobi. Chcę pokierować. Można je przetworzyć na nowe czapki. Ale może sprawdzimy, co zrobi z nich ta magiczna ciężarówka? No dobra. Ale potem pokieruję. Pewnie. Wow! Zika, tika, du! Wow! Widziałeś to? Tak! Super! Ze starych czapek... Super ozdoba! I chyba wiem, gdzie ją powiesić. Na corocznym Małpim Festiwalu Jedzenia, Mody i Radości! O, wspaniale! To przyciągnie tutaj gości. Dzięki! Nie ma za co! Specjalnie dla was mamy butelki po mleku. Hej, dzięki! Juhu! O, ale fajnie! Fakt naukowy. Plastikowe butelki można przetworzyć na nowe butelki. Wiem, ale ciekawe, na co je przetworzy nasza magiczna ciężarówka. Przekonajmy się! Na kręgle? Super! I wiem, komu je damy. Oto nowe kręgle dla świnek. Tak! O, świetnie! Dobra robota, chłopcy! A może macie tu coś do przetworzenia? Wybacz, nic nie mamy. Tylko te stare opony. Dobrze, dzięki. I raz jeszcze, dzięki za te kręgle. No wiecie, dość kiepsko się gra samą kulą. Przepraszam. Nie ma za co. Tak. Kobi, myślisz o tym samym, co ja? Tak. Chcesz zobaczyć, na co ciężarówka je przetworzy? O, tak! O, mogę teraz ją nacisnąć? Pewnie! Super! Ha! I chyba wiem, dla kogo to jest! Iha! Dziękujemy! Moje maleństwa będą miały się czym bawić. Nie ma za co, Ruti. Koniki z opon dla małych króliczków. Juhu! Przepraszam, Ruti, a masz może coś do przetworzenia? Mam jakieś starocie, które chciałam wyrzucić. Wyrzucić? Wy to macie wyobraźnię. Chcecie jeszcze tego użyć? Chyba mam pomysł. Starego trzymasz coś i masz już tego dość. Nie wyrzucaj, bo przecież wiesz, jeszcze może przydać się. Ciebie też, by przetworzyć trzeba chcieć i coś nowego możesz mieć. Może z czapek! Lub z butelek! I ze starych opon! Albo śmierdzącego buta! Co? Fuj! Dobra, może nie wszystko nadaje się do przetworzenia.
Lecz prawie każda wokół rzecz do przetworzenia nadaje się. Coś nowego zróbmy więc dla mnie i dla ciebie też. Nieźle! Wow! O! Nie wiedziałam, że tak umiem. Brawo, Ruti! Tak, Ruti! To było świetne! Witajcie, ziemianie. Już wróciliście. Zrobiłyśmy ziemskie instrumenty. Z rzeczy, które wyrzuciliśmy. Wszystko jest możliwe, gdy używa się wyobraźni. Lecz prawie każda wokół rzecz do przetworzenia nadaje się. Coś nowego zróbmy więc dla mnie i dla ciebie też.